Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Chciałem wam pokazać, jak troszkę Zuzka urosła. Z uwagi na to, że kilka osób pytało się właśnie, jak tam modliszka. No to macie tutaj efekt, możecie porównać go z starym filmem, na którym była naprawdę malutka. Od tego czasu minęły bodajże 2 albo 3 wylinki. I powiem wam, że co mi się najbardziej podoba w terrorystyce, w hodowli właśnie zwierząt egzotycznych, to że dostajemy zwierzaka, które w zasadzie jeszcze jest praktycznie od jajeczka, od malutkiego naprawdę organizmu, który jest dane tylko na naszą łaskę, jeżeli zapewnimy mu odpowiedni rozwój i odpowiednie też środki do tego, by mógł bytować godnie w niewoli, to wyrośli naprawdę na prawdziwy i piękny okaz czy przedstawiciela swojego gatunku. To jest właśnie sztuka terrorystyki, sztuka osiągnięcia czegoś, co normalnie zachodzi w środowisku naturalnym. Aktualnie nie jestem nadal pewien, czy jest to samiec, czy samica, choć spodziewam się, że raczej to będzie samiec ze względu na to, że rośnie nie w takim tempie, na jaki by wskazywało, że byłby samicą. Samica może dorosnąć do 18 cm tego gatunku, natomiast samiec jest znacznie mniejszym. Ale to mi się właśnie podoba. Nawet nie wiecie, jak bardzo namęczyłem się przy hodowli tej modliszki i jak starałem się karmić za pomocą szpilki czy wykałaczki, podsuwając muszki owocowe, bo ona była wielkości 1 cm, jak do mnie przyszła. Już jest troszkę większa, więc radzi sobie bez problemu teraz z w miarę nawet rozwiniętymi świerszczami, może jeszcze nie dorosłymi, ale już takimi podrostkami czy średniej wielkości świerszczami sobie bez problemu będzie radzi sobie sama. I obserwacja, jak modliszka poluje, jest czymś fajnym, jeżeli chodzi o terrorystykę. Jeżeli zastanawiacie się nad hodowlą modliszek, to szczerze polecam, bo są to bardzo fajne i wdzięczne zwierzęta. Dzięki za uwagę, hejka.